już jest trzecia edycja. Bardzo nas cieszy, że każda kolejna edycja cieszy się coraz większym powodzeniem. I te edycje są coraz dłuższe. Były dwudniowe, w tej chwili już są trzydniowe. Dzisiaj mieliśmy wykład Stanisława Płużeńskiego o życiu codziennym żołnierzy wyklętych. Promowaliśmy jego książkę Mróz, Głód i Wszy. I w tej chwili trwa właśnie promocja tej książki. Odbył się również wernisaż wystawy o Witoldzie Pileckim, który można oglądać we foyer. Wystawa pochodzi ze zbiorów IPN-u i serdecznie wszystkich zapraszamy. Druga podobna wystawa jest w Kinoteatrze Polonez. Natomiast kulminacja wydarzeń niepodległościowych, patriotycznych, festiwalowych odbędzie się w piątek, ponieważ będziemy mieli wówczas i przegląd pieśni patriotycznej. Mamy już 19 uczestników, będą to przedstawiciele praktycznie wszystkich szkół skierniewickich. Będzie koncert rapera patriotycznego Bastiego o godzinie 13, a taką wisienką na torcie będzie recital naszej skierniewiczanki Tamary Arciuch, która zaśpiewa szlagiery 20-lecia międzywojennego. Historię żołnierzy wyklętych trzeba zgłębiać z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że właśnie tak jak Pan wspomniał, przez lata oni byli skazani na zapomnienie i teraz musimy nadrobić ten stracony czas. Druga rzecz wynika z tego, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które nie zostały odkryte. Że przez to, że nie zajmowano się tym na bieżąco, nie zajmowano się tym od razu, to wiele z faktów jest jeszcze nieznanych, wiele informacji możliwe, że przepadło bezpowrotnie, ale zadaniem historyków jest właśnie odkrywać tą prawdę i starać się jak najwięcej dowiedzieć na ten temat, ponieważ jest jeszcze dużo do opowiedzenia. Dziś jesteśmy świadkami bardzo ciekawego wydarzenia, ale też upamiętniającego przede wszystkim obchody Dni Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Przegląd piosenki patriotycznej w wykonaniu uczniów szkół podstawowych ze Skierniewic, a także spektakl uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Bardzo się cieszę, że nasze jednostki kultury dbają o upamiętnianie naszych bohaterów, zarówno Centrum Kultury i Sztuki, jak i Muzeum Historyczne Skierniewic. Podziękowania dla opiekunów, nauczycieli, ale też dla samej młodzieży, bo to niezwykle ważny akcent, abyśmy pamiętali i mimo, że lata mijają, to cześć bohaterom wciąż oddajemy.